Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was filmik, w którym pokażę Wam, jak ozdobić kanapę albo też sofę z Playmobilu. I tutaj widzicie efekt. Do tego będzie nam oczywiście potrzebna ta sofa bądź kanapa oraz taśma. Ja mam taśmę brokatową, samoprzepną, taką ładną, różową z brokatem, brokatową, jak już nadmieniłam. Oraz nożyczki do wycinania tej taśmy i teraz przede mną bardzo trudne zadanie, muszę tą taśmę przykleić w niektórych miejscach kanapy, nie we wszystkich oczywiście, tak, bo wtedy zmieniłaby już zupełnie swój kolor, ale na przykład tutaj na oparciu. To właśnie taki specjalny filmik, jakbyście mieli dokładnie taką samą kanapę i dokładnie taką samą taśmę. Oczywiście, jeżeli nie macie takiej samej kanapy z Playmobilu albo dla jakichś innych zabawek, to możecie mieć inną i inną taśmę. To jest tylko taki pomysł. Oczywiście nie podejrzewacie, żebym bawiła się Playmobilem. I teraz bardzo ostrożnie zaginamy. No tak, idealnie równiutko, ślicznie i teraz na górze też. Mam nadzieję, że nadal uważnie oglądacie ten filmik. Równiutko i tutaj można albo odciąć, co też zrobię, albo po prostu mu zakleić. I teraz te boczki. Również możemy okleić taśmą. Trochę przyspieszę, bo sama nie mogę na to patrzeć. I teraz czas na drugą część sofy. Cóż za technika, cóż za styl. I jak widzicie, tak pięknie prezentuje się ozdobiona kanapa, ozdobiona taśmą brokatową. Naprawdę uroczo. Wydaje mi się, że moim figurkom Playmobilu będzie się również bardzo podobać. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. Zjadłabym kluski śląskie. I zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, a także do oglądania innych filmików na naszym kanale. Znajdziecie tu dużo ciekawych rzeczy i pomysłów. Do it yourself.